Szanowni Państwo, nazywam się Jarosław Kaczyński. Bu-bu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! I postanowiłem odnieść się do słów krytyki pod moim adresem, wypowiadanych regularnie w programie WTS pana Macieja Orłosia. Niestety, wpisał się on w narrację totalnej opozycji i w sposób bezczelny opluwa nas wszystkich ze mną na czele. Proszę Państwa, mamy tu kilka wątków, do których chciałbym się odnieść. Po pierwsze, sprawa mojej traumy. Przepraszam, tu przesadziłem trochę. Moich nieprzyjemnych doświadczeń z Zachodem. Prywatnie na Zachodzie byłem dwa razy. Pierwszy i ostatni. Było to w Wiedniu w 1989 roku. Wiedeń to może i ładne miasto, ale promujące wartości nam obce. Na ulicach dużo osób w różnych kolorach skóry. Już nie będę wymieniał, żeby lewacy nie mogli mnie oskarżać o rasizm i brak poprawności politycznej. W Wiedniu było jak dla mnie za dużo kolorów, za dużo ruchu, za dużo światła, za dużo restauracji, barów i innych lokali, a za mało kościołów. I wtedy zresztą obiecałem sobie, że już nigdy z własnej nieprzymuszonej woli nie pojadę ani do Wiednia, ani do innych miejsc w Europie, być może jeszcze bardziej dotkniętych zepsuciem moralnym, lewactwem i poczuciem wyższości wobec nas, Polaków, przedstawicieli dumnego narodu, mieszkańców państwa o ponad 1000-letniej historii. Jest tak, jak powiedziałem na jednym ze spotkań z obywatelami. Nie będę udawał, że jestem koszykarzem NBA. Nie będę udawał, że nie jestem Polakiem. Zachód jest nam obcy. Wielu Polaków na Zachodzie czuje tę niechęć do nas, związaną z tym, że im nie podoba się nasza narodowa tożsamość, nasza wiara, wartości chrześcijańskie, nasza tradycja. Jeżeli pan Orłoś jest panem Orłosiem, to on jest panem Orłosiem, a nie panią Orłoś. Tak samo jak ja nie jestem panią Kaczyńską, jestem panem Kaczyńskim. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ostatnio, proszę Państwa, krytyka spotyka pana ministra edukacji Przemysława Czarnka. Pan minister, jeszcze wtedy nie jako minister, ale już pracował z nami, dwa lata temu powiedział prawdę w TVP Info oraz na antenie Radia Maryja. Pozwolą Państwo, że zacytuję. Nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGTB wyrastająca z neomarksizmu pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców. Korzeń jest ten sam. Tłumaczył też, że trzeba bronić nas przed ideologią LGTB i skończyć słuchać idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Pan minister Czarnek został zmuszony przez sąd do ugody, do przeprosin. I przeprosił. Wydał stosowne oświadczenie, ale jednocześnie zaznaczył, że pozostaje przy swoich poglądach. Bardzo mnie cieszy to, że minister Czarnek nie ulega presji sądu. No właśnie, to kolejny temat często poruszany przez pana Orłosia w programie WTS. Sądy. Sprawa ministra Czarnka to kolejny dowód, że musimy naprawić polskie sądy. Polski wymiar sprawiedliwości jest niestety chory. O sprawach narodowych, ideologicznych, o sprawach, które stanowią o naszej narodowej, polskiej, chrześcijańskiej tożsamości, decydują ludzie, którzy nie powinni zabierać głosu, którzy nie powinni być dopuszczani do wykonywania zawodu sędziego. Dlatego bardzo mocno popieram działania rządu Mateusza Morawieckiego, a w szczególności pana ministra Zbigniewa Ziobry, zmierzające do głębokiej reformy sądownictwa w naszym kraju. Wiem, niektórzy, również pan Orłoś, zarzucają nam opieszałość, a nawet to, że sądy działają teraz wolniej niż kiedyś. No, szanowni Państwo, myśmy próbowali. My, jak Państwo doskonale wiedzą, stworzyliśmy Izbę Dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym. Ona miała służyć właśnie temu, by wyczyścić społeczność sędziowską z sędziów, którzy nie służą władzy.
Przepraszam, źle się wyraziłem, to przejęzyczenie. Sędziów, którzy działają na rzecz, nie bójmy się takiego sformułowania, tej myśli, na rzecz totalnej opozycji. Chcieliśmy dobrze, ale niestety mamy do czynienia z bezwzględnymi atakami Komisji Europejskiej, a zwłaszcza w ostatnim okresie atakami ze strony pani Ursuli von der Leyen, atakami na praworządność, atakami na niezależność polskich sądów. Mówimy temu dość. Nie będziemy ulegać presji ze strony Niemiec i Brukseli, szantażowi, który dotyczy należnych nam pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy. To się musi skończyć. I tu naturalnie pojawia się kolejny temat, mocno związany z Unią Europejską, z Brukselą, z Niemcami. Chodzi o Donalda Tuska. Pan Orłoś wielokrotnie wypowiadał uwagi krytyczne pod adresem polityków Zjednoczonej Prawicy, takich jak ja, jak pan premier Morawiecki, pan poseł Marek Suski, Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski czy Danuta Cholecka. No, przepraszam, pani Danuta Cholecka nie jest jednak politykiem, jest osobą prowadzącą dziennik telewizyjny, w telewizji, wiadomości, kiedyś to był dziennik, teraz. Wiadomość. Otóż, proszę Państwa, musimy to jasno powiedzieć. Donalda Tuska należy piętnować. Proszę to zrozumieć. Należy piętnować, bo jest Niemcem. Urodził się w Gdańsku, co prawda po wojnie, ale wiemy, jakim miastem był Gdańsk przed wojną. A zresztą, proszę Państwa, mógłby się urodzić gdziekolwiek w Polsce, ale swoimi późniejszymi działaniami potwierdził, że nie jest Polakiem. Najpierw jako premier służył Putinowi, potem jako jeden z najważniejszych urzędników Unii Europejskiej służył Niemcom. I proszę Państwa, nie łudźmy się, służy im dalej. Donald Tusk nawiązał bliskie kontakty z Niemcami, z Angelą Merkel, i teraz jest szefem partii PO, która jest partią niemiecką. Służy Niemcom. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Tusk dzwoni do Merkel częściej niż Macron do Putina. Tusk dzwoni do Scholza częściej niż Putin do Łukaszenki. Tak jak to mówiłem nieraz, tak jak to mówił pan premier Morawiecki, czy nawet pan poseł Suski, czy pan marszałek Terlecki, Tusk wrócił do Polski, żeby dla Niemców wygrać wybory parlamentarne i stworzyć proniemiecki rząd realizujący interesy niemieckie. Mamy swoje informacje na ten temat. Donald Tusk wraz ze swoim otoczeniem rozważają przeniesienie stolicy Polski z Warszawy do Berlina. A może do Lipska lub Drezna. Tu jeszcze nie ma decyzji. Rozważają także wprowadzenie w Polsce języka niemieckiego jako obowiązującego języka urzędowego, a także zmianę hymnu narodowego na hymn NRD z lat 1949-89. Przypomnę słowa tego hymnu, żeby Państwo dobrze zrozumieli intencje Donalda Tuska. Pozwól nam, powstającym z ruin i zwróconym ku przyszłości, służyć dobrej sprawie, Niemcom. Musi nam się to udać, by słońce piękniej niż kiedykolwiek zaświeciło nad Niemcami. No, proszę Państwa, tu już nie trzeba nic tłumaczyć. Widać czarno na białym, czyj interes reprezentuje pan Tusk. Niestety, to nie wszystko, jeśli chodzi o plany tego pana. W ramach realizowanych interesów Niemiec po wygranych wyborach zamierza, nie zważając na nasze żądania dotyczące odszkodowań, nie tylko z nich zrezygnować, ale odwrotnie, zamierza oddać Niemcom tzw. ziemie odzyskane po II wojnie światowej. Tusk chce oddać Niemcom prawie połowę Polski. Wrocław znów stanie się Breslauem, Szczecin Sztetinem, Zielona Góra Grünberg in Schlesien. Koszalin znów będzie nazywał się Koslin, a Wałbrzych Waldenburg. Czy my, Polacy, naprawdę tego chcemy? A tego wszystkiego chce Tusk. Dlatego też przypominanie w wiadomościach jego słów Für Deutschland jest jak najbardziej słuszne. I mam nadzieję, że prezes Matyszkowicz
oraz pan Jarosław Olechowski, odpowiedzialny za informacje w TVP, dopilnują, by Polakom przypominać ten cytat. Proszę Państwa, czy my chcemy, żeby tak jak to opowiedziałem w Opolu na spotkaniu, Niemcy wyrzucali nas z pierwszej klasy w pociągu, dlatego że jesteśmy Polakami? A to się tam regularnie dzieje. Wiem, że kolej niemiecka coś tam napisała. Zresztą mam tu gdzieś fragment. Przeczytam Państwu. Kulturowa różnorodność, otwartość, tolerancja i szacunek są podstawowymi wartościami Deutsche Bahn. No ale posłuchajcie Państwo, co oni tam dalej piszą, bo to jest właśnie ten wyraz zakłamania, jednocześnie rozpasania Niemców i nieliczenia się z nami, Polakami. Ja tu cytuję to, co piszą te niemieckie koleje. Normalny człowiek by czegoś takiego nie wymyślił. Jesteśmy dumni z naszej kolorowej załogi i świadomie stawiamy na różnorodność, bo czyni to nasz zespół lepszym. Każdego dnia przewozimy miliony podróżnych i gościmy ludzi wszelkiego pochodzenia, różnych orientacji seksualnych i religii, każdej płci i wieku. No, ale jak Państwo usłyszeli, o Polakach ani słowa. To są właśnie Niemcy. Ale ja wracam jeszcze do Tuska. Jednocześnie, oczywiście jak Państwo się domyślają, Tusk, oddając pół Polski Niemcom, nie będzie domagał się od Rosji zwrotu ziem zabranych nam po wojnie przez Związek Radziecki. Nie otrzymamy olbrzymich połaci Ukrainy, Białorusi czy całej Litwy. Dlaczego tak się dzieje? A dlatego, Szanowni Państwo, że Tusk, realizując cele niemieckie, realizuje także jednocześnie cele rosyjskie. To nie jest człowiek, który zażądałby od Rosji zwrotu połowy Ukrainy. Przepraszam. To jest wątek, który muszę jeszcze przemyśleć i poddać analizie, bo jednak tutaj przyznaję, poszedłem nie w tę stronę, zwłaszcza w obecnej sytuacji. No co wy mi tutaj daliście, panowie? Naprawdę trochę trzeba myśleć. Trochę trzeba myśleć. To z przepracowania, proszę Państwa, nie jestem jednak cyborgiem. Jednak można śmiało powiedzieć, że Tusk jest, jak to się mówi, wtyczką rosyjską w naszym kraju. Działa na dwa fronty, niemiecki i rosyjski, ale na pewno nie na polski. O czym on rozmawiał z Putinem w Moskwie w 2008 roku? O czym rozmawiał w Smoleńsku w 2010? O czym rozmawiał w Sopocie na Molo? Co napisał w liście, wspomniały o tym ostatnio wiadomości, w liście do Putina. Wiem, pan Orłoś w WTS-ie to podkreśla, że z Putinem rozmawiało wielu wtedy polityków światowych, na przykład George W. Bush, bo politycy ze sobą rozmawiają, że nikt wtedy się nie spodziewał, kim tak naprawdę jest Putin. Ale cóż, wiemy, kim jest Tusk. I wiemy, że działa na rzecz rosyjskich interesów, budując most tych interesów pomiędzy Niemcami a Rosją ponad naszymi głowami. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że to nie jest tylko moja opinia. To także opinia Polaków. Mam tu przy sobie wyniki sondażu na temat pana Tuska, sondażu, gdzie zadano zasadnicze pytanie. Czy Donald Tusk w czasie, gdy był premierem, był sojusznikiem Rosji i Putina? Otóż, proszę Państwa, wynik sondażu jest miażdżący dla Tuska. Zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało aż 37% uczestników sondażu, że był sojusznikiem Rosji i Putina. Raczej nie i zdecydowanie nie odpowiedziało zaledwie 51%, czyli ponad połowa Polaków uważa, że Tusk, kiedy był premierem, nie był sojusznikiem Rosji i Putina. No i co wy mi tutaj dajecie takie wyniki? To nie jest ten sondaż, to nie o to mi chodziło. Porozmawiamy później.
Łubu-dubu, łubu-dubu. Szanowni Państwo, jak już mówiłem, nie jestem cyborgiem, nie jestem automatem. Mam już swoje lata, a i niestety współpracownicy czasami zawodzą. Ale ja teraz o czymś innym. Wśród naszych niewątpliwych osiągnięć po 2015 roku należy wymienić reformę mediów narodowych, a szczególnie Telewizji Polskiej. Przed 2015 rokiem telewizja publiczna, choć wtedy taką nie była, służyła jednemu celowi – wspieraniu władzy, wspieraniu rządzącej koalicji z Donaldem Tuskiem na czele, ale przecież chodziło także o prezydenta Komorowskiego. I myśmy to zmienili. Dziękuję, czuję, że Państwo klaszczą teraz przed ekranami telewizorów, przed ekranami komputerów. Telewizja Polska stała się telewizją narodową, telewizją służącą i wyznającą nasze narodowe wartości, telewizją niezależną, obiektywną i pluralistyczną, telewizją dla wszystkich Polaków. I tu słowa uznania, no niewątpliwie, proszę Państwa, należą się panu Jackowi Kurskiemu, który postawił na wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych. Sam byłem wielokrotnie, podobnie jak moi koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, ale też przecież ci reprezentujący naszego sojusznika, czyli Solidarną Polskę, gościem w Wiadomościach o 19.30. I proszę Państwa, mogłem swobodnie odpowiadać na przyjazne pytania pani redaktor Holeckiej czy redaktora Adamczyka. Mogłem wyrażać swoje myśli, swoje poglądy. Tego, proszę Państwa, przed 2015 rokiem w TVP nie było. To jest nasze wyraźne i wielkie osiągnięcie. Niezależność mediów narodowych. I może Państwu pan Orłoś, który zniknął z okienka Teleekspresu za naszej władzy, opowiadać różne bajki na temat Telewizji Polskiej, tej obecnej, pluralistycznej i obiektywnej. Nie wierzcie mu. On jest przefarbowany. Udaje obiektywnego dziennikarza, albo już nawet nie udaje. Ale niestety, tak czy inaczej, kłamie. Jest opcją niemiecką w przestrzeni polskiego YouTube. Działa na rzecz Tuska, czyli na rzecz Niemiec. Można wręcz powiedzieć, że po prostu jest Niemcem. Nie wierzcie mu, przestańcie oglądać te WTS-y i inne podobne programy szkalujące polską władzę. Zacznijcie oglądać Telewizję Polską, a także Telewizję Trwam, Republika, czytajcie niezależne pisma, takie jak Sieci czy Gazeta Polska. Łubu-dubu, łubu-dubu. Tak, wiem, ostatnio doszło do zmian w kierownictwie Telewizji Polskiej. Korzystając z okazji, powiem Państwu, jak do tego doszło. Przez kilka lat ufałem panu Jackowi Kurskiemu, widząc, jak znakomitą pracę wykonuje jako prezes TVP. Trzeba sobie jasno powiedzieć, to dzięki niemu wygraliśmy wybory. To dzięki niemu wybory w 2020 roku wygrał pan prezydent Andrzej Duda. To dzięki niemu Polacy zrozumieli, że Prawo i Sprawiedliwość to jedyna droga, ale też, że nie ma zgody na lewactwo i wartości wyznawane przez Tuska czy Schetynę. Niestety wszystko popsuło się kilka miesięcy temu, kiedy to zauważyłem, że Jacek Kurski jakoś tak za szeroko się uśmiecha. On się już wcześniej uśmiechał, ale od pewnego momentu ten uśmiech wydał mi się zbyt szeroki. A na to, proszę Państwa, nie ma zgody. Przez kilka tygodni zastanawiałem się, co zrobić. I niestety doszedłem do wniosku, że nie ma wyjścia, że trzeba Jackowi Kurskiemu podziękować i powołać na stanowisko prezesa TVP pana Matyszkowicza, który jest człowiekiem kulturalnym i uśmiecha się, ale w stopniu umiarkowanym. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że za jego prezesury nie nastąpią żadne zasadnicze zmiany programowe czy ideologiczne.
także w przekazach Wiadomości czy TVP Info. Również Disco Polo zostawimy, bo to jest muzyka polska, narodowa, patriotyczna w pewnym sensie. Chciałbym, mimo znacznego dystansu do programu WTS, podziękować jednak panu Orłosiowi za umożliwienie mi prezentacji siebie w tym programie. Nie wszystkie wątki poruszyłem, na przykład niestety nie starczyło już czasu na obronę mojego przyjaciela Antoniego Macierewicza, uhonorowanego niedawno za zasługi orderem Orła Białego, na szczęście w ostatniej chwili po tym moszczerczym materiale TVN-u zdołaliśmy go wcisnąć na listę odznaczonych. Przekonaliśmy pana prezydenta. No trudno, może następnym razem powiem więcej o pracach komisji Antoniego, która udowodniła, że w Smoleńsku nie doszło do zamachu. Że doszło do zamachu, przepraszam. To te emocje. Szanowni państwo, niech żyje Polska, niech żyje patriotyzm, solidarność, prawo i sprawiedliwość. Na pohybel naszym wrogom. Wygramy. I jeszcze jedno. Morawiecki zostaje. Nie planujemy zmian na stanowisku premiera. Dopóki nie będzie się za szeroko uśmiechał, nic mu nie grozi. Ważne, że nos mu się nie skraca. Bardzo dziękujemy za te słowa, panie prezesie. A na zakończenie z podziękowaniem za wizytę w WTS-ie niespodzianka dla pana. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od piasta kraka Lecha, długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Obejrzeli państwo wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w programie WTS. A teraz już kącik kulturalny i Antoś Orłoś. Witam. Hen od piaska kraku Lecha. Witam. Dziś kącik kulturalny będzie wyjątkowo kontrowersyjny, więc uważajcie. Zaczynamy od amerykańskiego rapera Takeshi 69, który znany jest z tego między innymi, że spruł się na psiarni i paru jego kolegów siedziało przez niego w więzieniu, chociaż wiadomo, że sami pewnie bez winy też oczywiście nie byli. Teraz jednak z mojej perspektywy zrobił coś raper w sensie. Coś dużo, dużo gorszego. Pojechał do Rosji i zagrał tam koncert, szanowni państwo. Ponoć dostał za to około 300 tysięcy dolarów. Przeszedł się parę razy po Placu Czerwonym, spotkał z fanami, po czym pod eskortą ochrony odjechał do samolotu i wrócił do Stanów. Jak to oceniamy? No myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to moralne dno i zero, albo nawet na minusie, tak 69 na minusie powiedzmy. Zachował się jak taki typowy niemiecki zdrajca albo ruski agent. No, zachował się jak taki, nie wiem, odwrócony Jan Pietrzak. Zostajemy przy muzyce, szanowni państwo. Rezolucja w sprawie uznania osób wspierających kremlowski reżim jako persona non grata w Krakowie została jednogłośnie przyjęta przez krakowskich radnych. To po kłosie zapowiedzi koncertu brytyjskiego muzyka Rogera Watersa, współzałożyciela zespołu Pink Floyd. Już wcześniej wydarzenie zostało odwołane przez organizatorów w związku z prorosyjskimi wypowiedziami muzyka. No i na nic ostatnie brzydkie słowa, które napisał sam Waters do Putina. Nie zagra i basta. A na koniec ciekawostka, szanowni państwo. Roger Waters po polsku znaczy zrozumiałem wody. Dziękuję bardzo państwu. To wszystko, żeby Polska była Polską. Oddaję głos do agenta Orłosia. Tylko nie agenta. Dobrze? Wypraszam sobie. Ja jestem co najwyżej opcją niemiecką w WTS-ie. Ale dziękuję Antosiu bardzo za patriotyczną postawę, za patriotyczne akcenty. No i słuchajcie, to by było na tyle. Kolejny WTS, mam nadzieję, że tym razem to już nie będzie wydanie nadzwyczajne, specjalne, tylko zwykłe, normalne wydanie WTS-u. A więc następny WTS już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.